Cześć. Znajdujemy się przy szosie między Sosnowicą a miejscowością Pasieka. Szosa prowadzi z Sosnowicy do Włodawy. No i taka może ciekawostka od razu, że miejscowość Pasieka kiedyś miała swoją nazwę w liczbie mnogiej. Nazywała się Pasieki. Obecnie jest to Pasieka, więc przy Pasiece stoi tutaj przy szosie stary, duży, drewniany krzyż. To miejsce jest bardzo zadbane. Do tego krzyża tam jest dołączony obraz Matki Bożej, tam są ławeczki, tutaj okoliczni mieszkańcy się spotykają, na przykład na nabożeństwach majowych, tutaj sobie odprawiają, tutaj się modlą. Ale ten krzyż no, nie powstał pierwotnie w tym celu. Na tym krzyżu dawniej była taka sentencja, taki napis, krótki napis i było to piąte przykazanie Boże, nie zabijaj, bo w tym miejscu ten krzyż upamiętnia pewne zabójstwo, pewne morderstwo. Tutaj ginie Ludwik Krasowski. Ludwik Krasowski był dziedzicem dóbr pieszowolskich, był właścicielem Pieszowoli i jak większość członków tego rodu był wielkim patriotą. Jego ojciec, Franciszek Krasowski, organizował powstanie styczniowe i wraz z jego starszym synem, czyli z bratem Ludwika, walczyli podczas powstania styczniowego i zapłacili za to najwyższą cenę, bo Franciszka wojsko carskie aresztuje, zostaje skazany po kilkumiesięcznym procesie, zostaje skazany na pobyt na Syberii, na 12 lat bodajże pobytu na Syberii. No i tam ginie bardzo daleko stąd, bo pod chińską granicą Rajmund, brat Ludwika, no również na nim zostaje wykonany wyrok śmierci właśnie za uczestnictwo w powstaniu styczniowym. Ludwik także walczył w powstaniu, ale jemu udało się przeżyć, chociaż za udział w powstaniu odsiedział w więzieniu około 1,5 roku. Siedział w Siedlcach. Kiedy wyszedł z tego więzienia na wolność, udało mu się odzyskać swój majątek w Pieszowoli i tam zaczął gospodarzyć. Ale no tuż na początku XX wieku doszło do takiego konfliktu między tutaj okolicznymi chłopami, a właśnie dworem reprezentowanym przez Ludwika Krasowskiego. Chłopi wycinali drzewa z dworskich lasów, wypasali krowy na dworskich pastwiskach. Zapewne Ludwik Krasowski też w tym sporze nie pozostawał bez winy. No i ten spór tak bardzo się zaognił, że tutaj w tym miejscu właśnie ci zbuntowani chłopi uzbrojeni w siekiery, w widły tutaj dokonują morderstwa na Ludwiku Krasowskim i właśnie w tym miejscu postawiono pierwotnie ten krzyż. I taka to oto historia tuż sprzed miejscowości Pasieka. Pozdrawiam.